nie podchodzimy. Zwróćcie uwagę, jak bardzo fajnie jest tutaj przy waszej szkole bezpiecznie to wszystko zrobione. Zobaczcie, mamy barierki, których absolutnie nie można, co chłopaki, przeskakiwać. Nie wolno przechodzić pod łańcuchem tu w tym miejscu, absolutnie nie wolno przechodzić przez les. Jaki wielki tir przejechał przed chwilą. Jakby jechał szybko, to podmuch wiatru mógłby być dla nas bardzo niebezpieczny. Ponieważ jesteśmy tutaj przy drodze w chwili obecnej, więc auta, zobaczymy, tutaj jesteśmy z panem Waldkiem z ruchu drogowego. Jak widzą kierowcy czapkę policyjną białą, zobaczcie, on ma biały otok na czapce. Znaczy, to jest niebieskie, ale to białe ma tam na czapce, to jest dla kierowców taki sygnał, że to jest policja drogowa. Dzisiaj tutaj, za chwileczkę pan Waldek porozmawia z wami o tym, o czym ja rozmawiałem z wami w miejscu tam przed chwilą w szkole na naszym spotkaniu. Proszę Waldek, pokaż państwu jak, pokaż dzieciom, co powinniśmy najpierw zrobić. Słuchajcie, przejdziemy teraz sobie bezpiecznie na drugą stronę, ale naprawdę bezpiecznie. Teraz dochodząc do takiego przejścia, możemy sobie wykorzystać prawdziwy ruch, jaki jest na drodze, prawda? Podejdziemy sobie i ładnie, bezpiecznie ze mną przejdziecie na drugą stronę. Czyli podchodzimy do przejścia, prawda? Nie aż tak blisko do krawędzi, żeby nas nikt nie rozjechał. Podejdźcie ze mną, dawaj rączkę, pierwszy, idziemy, chodź ze mną. Ale nie, panie Waldku, musimy tutaj najpierw ustawić się elegancko, para za parą. Tak. Stoimy ładnie, para za parą. Przechodzimy i teraz zobaczymy, dobrze. Przechodzimy pierwszy, patrzymy w lewo. Zobaczcie, patrzymy w lewo, tak, zobaczcie, zatrzymały się samochody i bezpiecznie przechodzimy. Podziękować możemy, kierowcy, chodźcie, rączki do góry, uwaga, ładnie, dzieci, rączkę do góry i przechodzimy, prawda? Pięknie schodzimy sobie dalej, przechodzimy na drugą stronę, super, świetnie. Przechodźcie dalej, przechodźcie na chodnik i teraz bezpiecznie żeśmy przeszli, kierowcy. Dziękuję. Zobaczcie, kierowcy, jak widzą dzieci w kamizelkach, w takiej grupie, zawsze będą reagować tak, jak teraz zareagowali przy nas. Mam nadzieję, że tak będzie. Kierowcy powinni w ten sposób się zachować, widząc dzieci w kamizelce. Bardzo ważna rzecz, którą chcę wam teraz powiedzieć. Chłopaki, słuchamy. Chłopaki, Kamilu, słuchamy. Bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że na drodze obowiązuje jedna bardzo ważna zasada. Zasada ograniczonego zaufania. Jak kierowca podjeżdża do nas samochodem, to pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli trochę zwolni, to od razu nie wychodzimy na jezdnię. Czekamy, aż kierowca co zrobi? Zatrzyma się. To jest bardzo ważna rzecz. Proszę bardzo. Co jest ważne? Nie jesteśmy zawsze na przejściu dla pieszych. Nie mamy zawsze pierwszeństwa na przejściu, prawda? Czyli zawsze musimy zaczekać. Nie możemy, zobaczcie, teraz samochód podjeżdża, nie można bezpośrednio podchodzić pod nadjeżdżający samochód. Bo ten samochód nie zatrzyma się, prawda, w miejscu, prawda? Nie zatrzyma się, żeby was przepuścić. Nie możemy sobie iść na dół, czy my chodzimy, o tak jak teraz. Nie można wejść na przejście, żeby nie zwrócić. Słuchajcie, nie można tak robić też tak. Czarne, białe. Tak na przejściu dla pieszych też absolutnie nie robimy. No spróbujmy, chodźcie jeszcze raz teraz, ładnie przejdziemy, no, zobaczymy. Ostrożnie, Zobaczcie, kierowcy widzą, że chcemy wejść. Najpierw w lewo. Rączki do góry podnosimy, prawo. Ładnie. Rączka do góry, prawa i zobaczcie, zatrzymał się pan. Możemy bezpiecznie przechodzić, prawda? Bezpiecznie, ładnie. Para za parą, nie idziemy tak, szeregiem, tak, ładnie, równiutko. Pięknie, rączki do góry. Przechodzimy w prawo, zobaczcie. Żart. Słucham panią, jaka obietnica? Jaka obietnica? Tak. Że będę się w ogóle starała nie przechodzić. Nie. Proszę panią, niech pani tego nie zabrania. Bardzo proszę, tylko będzie pani w miejscu dozwolonym przechodzić. Dobrze. Czyli gdzie? Czyli na pasach. Tylko i wyłącznie takie przejście dla pieszych jest, tak? Dobrze. Przed chwilą, proszę państwa, przeszli państwo w miejscu niedozwolonym przez ulicę. No tu państwo przed chwilą przeszli tutaj w tą stronę, ale proszę panią, tu jest ulica i tutaj przez ulicę nie przechodzimy.